sama, więc w tym roku też tak będzie. Właśnie zabieram się za zrobienie farszu. Mam tutaj pieczarki, cebulkę i będę obierać pieczarki, pokroję cebulkę i później razem to wszystko zesmażę, doprawię solą i pieprzem. Cebulkę na uszka podsmażam, a właściwie poddusiłam już na oleju rzepakowym, własnym, domowym, także z pierwszego tłoczenia najlepszym. I do tego teraz dodaję wszystkie pieczarki. Okay, później sobie i doprawię majerankiem i solą z pieprzem. Ok, farsz na uszka już jest gotowy, jak widać jeszcze paruje, więc czekamy aż wystygnie i dopiero będzie można lepić uszka. Zobaczymy, może wyjdzie to jeszcze wieczorem. A jak nie, to wstawię do lodówki i zacznę lepić je jutro. Świetne rzeczy akurat do dzisiejszych kuchennych wariacji. Takie fartuchy mają moje dziewczynki. To jest fartuch starszej dziewczynki, tutaj wiązany z tyłu, tutaj na szyjkę zakładany. I młodszej córki fartuszek. Jak widać, są to spersonalizowane fartuchy, także ich indywidualne. Więc dzisiaj w takich fartuszkach pokażę się w kuchni przy pieczeniu. Smakołyków. Świąteczna laleczka jednej z moich córek. I do tego mają takiego reniferka. Zobaczcie, jak te fartuchy wyglądają na moich dziewczynkach. Mówiłam Wam o nich, także tak się moje dziewczyny w nich prezentują. A my teraz robimy babeczki czekoladowe. Prawda, dziewczyny? I mamy tutaj przygotowane wszystkie składniki na babeczki. W ciemnej miseczce mamy suche składniki i są tam 2 łyżki kakao, 2 szklanki mąki, 0,5 szklanki cukru i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. A w jasnej miseczce mamy jajko, 0,5 szklanki oleju i szklanka mleka. Teraz wszystkie składniki najpierw mieszamy osobno. Mokre osobno w misce, suche osobno w misce, a później mokre przelewamy do suchych i napełniamy foremki do babeczek. My już mamy te foremki przygotowane. Także dziewczynki, możecie już zaczynać. Mieszamy. Teraz po wymieszaniu składników najpierw osobno dodajemy mokre do suchych. Więc Paulinka, przelewasz wszystko do Emilki. Powolutku. Przechylaj, przechylaj, śmiało, śmiało. Tak. Wszyściutko, wszyściutko. Okej, mama pomoże. Tak, Emilka, teraz mieszasz. Wszyściutko. Teraz mieszamy. Gdy wymieszamy wszystkie składniki razem ze sobą, napełniamy foremeczki i pieczemy je 25 minut w 180 stopni. Hej, odzywam się do Was już porą wieczorową i miałam robić uszka, ale tak, wróciła córka ze szkoły, ugotowałam kartofle, dodałam ser, podsmażoną cebulkę i wyszedł farsz
do pierogów jej ulubionych, więc teraz zlepiłyśmy pierogi, tak jak za mną widać. Będziemy je teraz gotować i wyjdą one na kolację, więc dzisiaj u nas taka późna obiadokolacja. Farsz jest na uszka, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się pokuszę, żeby je zrobić. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w czasie, a jak nie, to na pewno jutro to zrobię, więc w razie czego przełożę to na jutro. Więc dzisiaj już z tego miejsca będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia następnym razem. Pa! A oto nasze pierogi. Część pierogów robiła też moja córka. Bardzo ładnie już jej wychodzą. Tutaj mam i troszkę tutaj. I jeszcze około 20 pierogów takich niegotowanych zamroziłam, żeby mieć na później. Zamrażam je, rozkładając na talerzu osobno, żeby się nie stykały ze sobą i dopiero gdy się tak chwilkę podmrożą, dopiero mogę złożyć je w jeden na przykład woreczek i dalej mrozić. Ale na początku to robię tak, żeby się nie stykały, zmroziły i dopiero wtedy, gdy wiem, że się nie skleją, łączę je w jeden pojemnik. To do zobaczenia następnym razem. Pa! Wszystkich uszek zużyłam cały farsz, a farsz robiłam z całego opakowania pieczarek, czyli pół kilograma pieczarek. Dałam cebulkę taką większą, poddusiłam to wszystko, doprawiłam solą i pieprzem, więc taki i majerankiem. Więc taki farsz przekładam, zamrażam i dzień przed Wigilią wyciągnę, żeby przez noc się rozmroziły, więc uszka już mamy